Siema wszystkim, jeśli ktoś mnie nie zna, jestem Ciara Usago, jestem fryzjerem i nie tylko, jak zawsze nie tylko. Czy? No bo nie tylko. Dobra, nieważne, słuchajcie, założyłem sobie jakiś czas temu TikToka, a w zasadzie to dwa, z czego jeden ma już prawie rok, a drugiego TikToka założyłem ponad miesiąc temu, albo miesiąc temu, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. I słuchajcie, TikTok jeden, pierwszy, który ma już prawie rok, ponad rok, to jest TikTok Ciara Usago, gdzie sobie tańczę, śpiewam, latam w peruce i robię różne dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne, no ale jakoś to mnie odmurzcza, wiecie, czasami tak fajnie się odmurzyć i porobić jakieś głupoty. Natomiast drugiego TikToka założyłem właśnie niedawno, ale takiego stricte fryzjerskiego, coś na podobieństwo tego kanału. Tylko że na tym kanale są różne rzeczy, głównie fryzjerskie, ale też jakieś podróże, nie podróże, różne rzeczy. Natomiast ten kanał. Natomiast ten TikTok fryzjerski jest tylko o fryzjerach, o włosach. Przynajmniej na razie. 100% to tylko to. Daję tam wam różne porady, informacje, takie króciutkie, więc możecie wbijać. Ten TikTok fryzjerski nazywacie Ciaro Hair, ale nie chciałem tylko mówić o tym, że założyłem te TikToki. Ogólnie zapraszam na dwa. Ciaro Usago, Ciaro Hair, tak? No i na Instagramy, które wyświetlą wam się poniżej. Ale nie chodzi tylko o to. Chodzi o to, że mi social media bardzo pomogły biznesowo. Uważam, że w tych czasach, jak chcesz dobrze prowadzić fajnie biznes, to nieposiadanie różnych social mediów, takich jak Facebook, Instagram i TikTok, a przede wszystkim teraz i Instagram i TikTok, to lipa. Naprawdę, jeśli użyjesz swojej charyzmy, jeśli masz jakiegoś fajnego pomysłu, to social media, właśnie Instagramy, szczególnie TikToki, mogą ci bardzo pomóc. No i mi pomogły, no i też YouTube. Naprawdę bardzo dużo osób z YouTube'a przychodzi do mnie na usługi fryzjerskie. Nawet ciężko mi zliczyć, ale tak jak zawsze na pierwszym miejscu była droga pantoflowa i przez to się rozprzestrzeniało najwięcej klientów w moją stronę, to teraz na pierwszym miejscu zdecydowanie jest YouTube. Pantoflowa droga zeszła trochę na drugi plan, ale cały czas działa. Potem Instagramy, ale teraz powiem wam, że YouTube'a i drogę pantoflową ścigają TikToki, bo z TikToka też coraz więcej osób do mnie przychodzi, to jest bardzo fajne. Cieszę się, że przychodzą osoby takie szczere, fajne, konkretne, że energię szybciej przyciągają, bo tak jak mówiłem wam kiedyś w moich starych filmach, no energię się przyciągają. Jak ja pracowałem dla kogoś, to czasami zdarzało się, że przychodziło kilka do kilkunastu osób tygodniowo, z którymi coś było nie tak, naprawdę. Ja nie jestem psychiatrą i nie chcę z takimi ludźmi pracować. Naprawdę, bo po prostu no nie mam psychiatrycznych jakby, że tak powiem, jakiś, jak to powiedzieć, certyfikatów, o, że tak się wyrażę. Ja jestem artystą, a nie psychiatrą, ani psychologiem. No nieważne. Natomiast jaka jest różnica? Od kiedy założyłem YouTube'a, na którym mówię dla niektórych w kontrowersyjny sposób o mojej pracy i tego TikToka, to powiem wam, że od 3-2 lat trafiły do mnie tylko 3 osoby, z którymi coś było nie tak. 3 osoby, a nie kilka albo kilkanaście tygodniowo. To jest ogromna różnica. I oczywiście w komentarzach na YouTubie i w komentarzach na TikToku i na Instagramie znajdują się osoby, które mówią, nigdy bym do ciebie nie przyszła, ale ja jestem wdzięczny, że nigdy by nie przyszła, bo z tą osobą coś jest nie tak, skoro ona nie lubi prawdy. A ja lubię prawdę, nienawidzę ściemniania i tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie, ja się potrafię przyznać do błędu. Jak coś nie wyjdzie, to po prostu to naprawię, albo jak czegoś nie potrafię, to informuję klientkę, że nie zrobię tego, ale mogę zaproponować coś innego. That's all. Wszystko jest takie proste, tylko żeby ludzie tą prostotę przyjęli, jakby to by było naprawdę super. No ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo chciałem poruszyć temat właśnie social mediów trochę. Taki trochę pokręcony odcinek, ale nieważne. Social media, internety mają w sobie dużo minusów. Ale trzeba też przyznać, że są plusy. Natomiast jeśli ty jesteś na przykład młodym przedsiębiorcą, albo że zaczynasz w jakimś zawodzie, albo może robisz jakieś robótki ręczne, cokolwiek, to naprawdę, jeśli dobrze wykorzystasz social media, one mogą zostać twoim przyjacielem wręcz, naprawdę. I dzięki temu możesz mieć kasę, rozwinąć swój biznes, rozwinąć swoją pasję, co jest tak naprawdę najważniejsze, i rozwinąć samego czy samą siebie. To jest naprawdę super. Natomiast mimo że ja mam 3 Instagramy, mam 2 TikToki, kanał na YouTubie i jeszcze prowadzę różne inne biznesy, które się zaczynają, więc tak naprawdę nie w internecie jest dosyć dużo, w sensie tak dużo, że ja tam jestem dużo,
przebywam dużo, to nie mam czegoś takiego, że jak idę na spotkanie z przyjaciółmi czy znajomymi, to siedzę z mordą w telefonie, bo tego ja nienawidzę. Kiedyś zauważyłem, że sam tak robię, ale tak nie powinno być, to jest chore. Jak spotykamy się z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, to spędźmy z nimi czas. No wiadomo, że w tych czasach się trochę wchodzi w telefon, tak? Bo jakieś tam stories, gdzieś tu jestem, coś tam robię, okej, spoko. Ale jeśli ponad 50% spotkania to jest tylko telefon, po prostu przy mordzie wręcz i nie wiem, ty do kogoś coś mówisz, a ten ktoś tak, no, tak, tak, ja wiem, no nie. To ja robię thank you next bitch i po prostu nie chcę mieć takich znajomych. Nad niektórymi muszę popracować, jeśli to oglądacie, wiecie, że o was chodzi. I teraz tak, ja naprawdę jestem uzależniony od telefonu, jestem uzależniony od mojego komputera, jestem uzależniony od internetu i od social mediów. Natomiast naprawdę, jak spotykam się z przyjaciółmi, ze znajomymi, nie siedzę z mordą w telefonie cały czas. Mnie to doprowadza po prostu aż do szału macicy, której nawet nie mam. Naprawdę. I w ogóle, sorry za moją podniesioną koszulkę, ale właśnie ściągnąłem z suszarki i tak nie chciało mi się pracować. Co chciałem powiedzieć jeszcze dalej? A, także wszystko ma swoje plusy i minusy, jak ja to zaznaczam, tylko trzeba starać się robić tak, żeby jednak wykorzystać te plusy, a nie iść w stronę minusów. I tak jest we wszystkim życiu, we wszystkim. Także, jeśli masz jakąś swoją firmę, jeśli planujesz zrobić jakąś działalność, czy to fryzjerską, czy mechaniczną, czy jakąkolwiek, to social media mogą ci bardzo pomóc i polecam naprawdę Instagrama i teraz TikToki. TikTok jest o tyle łatwiejszy niż na przykład YouTube, którego też uwielbiam i stąd nie zniknę, mimo że teraz nagrywam mniej. No ale TikTok jest o tyle łatwiejszy, że wiecie, bierzecie telefon, bla 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 i tyle. Znaczy też zależy co, bo ja akurat tego TikToka fryzjerskiego mam takiego, że po prostu sobie tam gadam chwilkę, a TikTok ten ciało usago, tam jak tańczę coś tam, no to tam trochę więcej pracy jest, bo trzeba robić choreografię, te montaże i wszystkie rzeczy, naprawdę. YouTube natomiast wymaga więcej czasu, znacznie więcej czasu, tym bardziej jeśli ktoś chce nagrywać jakościowo. I no ja kocham YouTube'a, naprawdę, ja kocham YouTube'a, bo dał mi naprawdę bardzo dużo, nawet się nie spodziewałem. No i dlatego tutaj zostanę, tylko po prostu teraz nagrywam trochę mniej, bo albo nie mam czasu, albo nie mam weny, albo coś tam, ale stąd nie zniknę. Ale teraz zapraszam was na moje Instagramy, na TikToki, bo tam się dzieje dużo więcej niż na YouTubie ostatnio. Ale na YouTubie też właśnie będzie niedługo więcej odcinków. No będzie na pewno. Ale dajcie mi znać, jakie byście zobaczyli. Także to tyle. Nie wiem, ten odcinek był taki dosyć spontaniczny, więc jeśli wam się podobał albo nie podobał, to nie wiem, napiszcie mi, co wy sądzicie w ogóle o social mediach. Czy wam coś dały social media, albo czy wam coś odebrały może social media. Dajcie mi koniecznie znać, a my widzimy się w kolejnym fascynującym wideo za jakiś czas. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.